Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Podlaskiego nadaje sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Maćkowej Rudzie jako symbol ofiarnego działania w ochronie przeciwpożarowej na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia. Chcę zwrócić z podziękowaniami za to, że mogłem uczestniczyć w tak pięknej i ważnej dla społeczności lokalnej uroczystości, jaką jest poświęcenie i wręczenie sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Maćkowej Rudzie. Chcę podziękować także mojej żonie, że zechciała mnie doprosić, dopuścić do współpatronatu. Dziękuję bardzo. I dziękuję władzom, że zechciały również stworzyć taką możliwość. My tu z żoną od wielu, wielu lat funkcjonujemy i czujemy się związani także i z tą społecznością. Czujemy się, i tak patrzę na Państwa, wielu z Państwa znamy, z wielu z Państwa się blisko jakoś gdzieś na życie stykało. I to jest dla nas bardzo ważne. To jest bardzo ważne, aby mieć nie tylko poczucie zakorzenienia w tej wielkiej ojczyźnie, tej, co, o której śpiewamy, że nie zginie, ale także jest ważne poczucie zakorzenienia w tej najmniejszych ojczyznach. Zarówno tej najmniejszej z ojczyzn, jaka jest własna rodzina, jak i tej ojczyźnie lokalnej, jaką jest gmina, jaką jest wspólnota właśnie jednego regionu. Taką jedną z konstrukcji, na których oparta jest wspólnota lokalna, jest także Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna. Tak jest w całej Polsce, dlatego w sposób szczególny serdecznie dziękuję wszystkim druhom strażakom. Za to, że nie tylko swoją służbą, walcząc o zdrowie, życie, mienie współobywateli, ale także i zaangażowanie w rozwiązywanie różnych innych spraw społecznych tutaj z tego regionu, jest wiele, wiele różnych form, gdzie Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna stanowi taki kręgosłup, wokół którego nawarstwia się, rośnie poczucie wspólnoty i funkcjonuje wspólnota. Dlatego chciałem serdecznie wszystkim druhom strażakom podziękować, pogratulować, życzyć także tego, czym się cieszą na co dzień, szacunkiem współobywateli. Chcę życzyć również, abyście mieli to poczucie sensu własnej służby, wyrażającej się zarówno w walce z żywiołami, jak i może nie walce, ale braniem się za bary, także jest tym najtrudniejszym z żywiołów, jakim są charaktery ludzkie, jakie są także ludzkie przywary utrudniające współpracę. Serdecznie tego Wam wszystkim życzę. A żeby coś zostało z tego wymiarze materialnym, to chcę wyrazić satysfakcję, że z tej okazji i Straż Pożarna w Maćkowej Rudzie wzbogaci się o pompę pływającą,
pod takim niezwykle w tej chwili robiącym wrażenie, przynajmniej na mnie, nazwą jaką jest Niagara. Strzeżcie ponuru sztandaru, daj go jak hirwnicy obie. Przyrzekamy, że honoru tego nie splamimy. Ha 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 ha